Cześć Mango, witam was bardzo gorąco tutaj. Torres Zabawcy Giera, to jest kolejny Dirty Bomb i kolejny Case Opening w moim wykonaniu. To już trzeci, a jest to spowodowane tym, że wyszła kolejna aktualizacja. Pojawił się nowy merk, którego zresztą widać. Nazywa się Fletcher, posiada dużo fajnego staffu, który tutaj mogę sobie szybko podglądnąć. Call me Fletcher. Fletcher, który ma 110 HP, jest dość szybki, do tego ma sticky bombsy, czyli takie klejące bombki, 3, możemy je rzucić, gdzieś je zakleić i w dowolnym momencie możemy je zdetonować detonatorem, oczywiście pod warunkiem, że żyjemy. A więc Fletcher jest nową postacią, na którą zbierałem i udało mi się ją kupić, ale niestety jest pusto w kartach, dlatego nadeszła pora na opening, ponieważ pora wydropić jakieś karty głównie dla Fletchera i dzisiaj będziemy głównie zainteresowani kartami Fletchera, ewentualnie jakimiś kartami typu Iron lub Lead, żebyśmy mogli wykonywać kontrakty. Troszeczkę mnie stać, mam 8755 kredytów. I tak, na wstępie oczywiście zawsze mówię to przy każdym filmiku, bo często pytacie, jeżeli chodzi o materiały z tej gry, w sensie gameplay, pokazanie gameplayu takiej warstwy, to się pojawi po premierze gry. Premiera gry jest zapowiedziana, nie ma szczegółowej daty jeszcze, ale planowany jest na lipiec i prawdopodobnie właśnie w lipcu. Przyszykujcie się na spam filmów z tej gry, ponieważ rzeczywiście Dirty Bomb przyciąga moją uwagę i często po nią sięgam, zwłaszcza na wieczorne rozgrywki. Dlatego też spodziewajcie się dużej liczby meczy, czy to sam, czy to z kimś. Zobaczymy, jak to będzie. Marzy mi się złożenie teamu i granie eslówek, esportowych zmagań w grze, tym bardziej, że już rozpoczęto pewne inicjatywy związane ze sportem w tej grze, jak na przykład Dirty Caps. Okej, no i może też zauważyć, zmieniło nam się troszeczkę menu. Menu trochę inaczej wygląda, prawda? Już bardziej pod free to play podchodzi. A więc tak, 20 case'ów, tradycja, equipment case'y i ruszamy z kopyta. Ten update dużo zmienił pod kątem balansu, map, czy w sumie mapy, czy merków, ale o tym nie będę przecież dyskutował teraz, ponieważ... O kurde, brązowy Fletcher. Ale proszę! Proszę, wydropiłem pierwszy grafit. I dodatkowo postać, którą chciałem. Ale akurat taka jakość mnie zbytnio nie interesuje. Dlatego przechodzimy do kolejnego otworzenia. Do kolejnej skrzyni. I spróbujemy coś dropnąć. A w Irony mile widziane. Ale proszę bardzo, kolejny Fletcher, co to się dzieje? I znowu Lead i Enigma jako perk. Tak. Jedziemy z koksem, jak będzie tym razem. O, złota proxy. Ale za to mamy Ironowego Artiego klasę, którą grają tylko noby. Dlaczego? A, no bo... Ta klasa jest stosunkowo słaba. Porównując Artiego do Skyhammera, obydwoje mają nalot powietrzny, tylko że nalot powietrzny Skyhammera jest mocniejszy. Jest bardziej wydajniejszy, większe pole rażenia i tak dalej. Proszę bardzo, Frager dołączył do składu, w ogóle względem też drugiego openingu mam wszystkie postacie poza jedną. Nie stać mnie jeszcze na Bushwalkera. Ale coś czuję, że ceny spadną na premierę gry, więc może poczekam, aż będzie premiera gry, wtedy kupię Bushwalkera. Choć rzeczywiście jest tak, że mam dużo tych postaci, ale nie gram wszystkimi. Gram czterema, taka prawda, w zależności od mapy. O Boże, złoty Bushwalker. I generalnie, no, szczerze powiedziawszy, nie rozumiem czasami traktowania... myślenia pewnych osób, którzy piszą, że chcą mieć wszystkie merki dostępne, bo wtedy narodziłaby się jedna wielka katastrofa pod względem balansu, a tak to przynajmniej mamy pewną selekcję, nie? Że jednak chcemy kupić to, na czym nam zależy, żeby móc grać jakąś postacią i bardziej się do niej przywyknąć, niż na przykład mając stado 50 postaci, wybieramy sobie 3 i na przykład co każdy mecz będziemy testowali kolejne i w końcu nie będziemy mogli znaleźć naszego idealnego merka, który będziemy chcieli grać. No proszę bardzo, co się dzieje? Kolejny Sawbones.
dołączył do składu. Jezu, ile ja mogę prosić, żeby dodali przycisk auto open, żebym nie musiał tyle klikać. Bardzo by się to przydało. Damn, son. Teraz się przypomina Master of Troll. Tak, tu, tutaj, prawda, brąz, tu złoto, tu srebro, ale nie wylosuje grafit. Przypadek? Nie sądzę. Nie rozumiem, jak oni skonstruowali ten algorytm dobierania kart przy tym openingu, że pokazuje nam trzy zajebiste karty, a tu nagle po środku nam wybiera oczywiście lead. I kolejny lead. Spoko. Będą kontrakty. Oczywiście wszystko w uwadze do Fletchera. Chcę kartę dobrą do Fletchera, chcę sobie dłużej pograć. A dopiero co dzisiaj wyszedł w sumie, dlatego też... O, proszę bardzo! Jest! Aura, pierwsza aura i w dodatku shotgun i coś związanego z hiltem. O 20% szybciej się regeneruje zdrowie. Shotgun Holunds. Aktualnie mam Remburga 7, więc warto będzie sprawdzić tego nowego shotguna. Wiele osób też pyta mnie na temat ekonomii w tej grze, jak to teraz działa. No ciężko jest mi w sumie wam odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ jest beta, dużo rzeczy nie ma jeszcze w tej grze, ale aktualnie jest to tak, że mamy 3 misje dzienne, za każdą misję dzienną dostajemy 600 kredytów, do tego kredyty dostajemy pod koniec meczu, średnio około 200-300, w zależności od tego, jak długi jest mecz i czy wygraliśmy, czy nie, bo za wygraną też jest jakaś mała premia. I generalnie na zakup merka drugiego tieru, czyli ten, który kosztuje 50 tysięcy kredytów lub 10 euro, musicie grać... Powiedzmy, że musicie przez 2 tygodnie robić ciągle misje dzienne. I jeszcze grać, tak powiedzmy 3 mecze dziennie na przykład. To wtedy już macie te 50 tysięcy zagwarantowane, mówię wam. Ale wydaje mi się, że to jest celowy zabieg, żeby nam na becie, kiedy jest jeszcze nie ma jeszcze wszystkich opcji, tak? To oni chyba to celowo zrobili, żeby wiadomo, ceny są wysokie, bo to jest beta i żeby nie było, że jak wyjdzie pełna wersja, to już są gracze, którzy mają wszystko. No sorry, ja mam prawie wszystko. Prawie do każdego merka mam już kartę brązową albo srebrną, także... Wszystko da się zarobić normalnie w grze. Akurat merki wszystkich nie mam za... kredyty w grze, ponieważ wygrałem w giveaway... O kurde! Wygrałem giveaway na Merk Starter Pack, organizowany bodajże przez... Nie pamiętam nazwy serwisu. Chyba GameSpot. Albo może i nie. No, nieważne, nie? No i udało mi się wygrać klucz, więc klucz odblokował mi 5 merków... 5 merków tieru pierwszego. Dlatego też mam... Jezu, nie tu. Dlatego też mam już wszystkie merki tieru pierwszego, ponieważ za darmo dostaje się 2 na start. Jak odpalicie grę, dostajecie 2 permanentne merki na start, czyli Aurę oraz Skyhammera i 2 w darmowej rotacji, która się zmienia co 2 tygodnie, czy tam co 3 tygodnie. I generalnie miałem wszystkie merki. Miałem Aurę, miałem Sabonsa, miałem Vasilia, miałem Artiego, który nigdy nie grałem, razem grałem chyba. I miałem Proxy z Skyhammera, był permanentnie. Natomiast tier drugi, czyli Pan Fletcher, Bushwalker, Fragger oraz Nader są tieru drugiego i kosztują 50 tysięcy, nie 30 tysięcy, dlatego trzeba na nie już uzbierać kredytami w grze, ponieważ nie ma innej opcji, żeby to zakupić. No możecie oczywiście, jak jesteście bogaci, możecie wydać te 10 euro i już mieć postać permanentnie odblokowaną. Ale nie ukrywam, że w przyszłości na pewno pojawi się jakaś forma, by kupić merki na ograniczoną ilość czasu, czyli po prostu kupić kontrakt na używanie merka na przykład na dzień i będzie to kosztowało kredyty. Jestem tego w 100% pewny, że tak będzie. I proszę bardzo, strasznie dużo leci kart i... W ogóle, what the fuck, patrzcie, po każdy lead, jaki mi wydropił, po 2 razy, nie? Jak to jest możliwe? Tyle jest kombinacji w leadach, bo to przecież tylko jeden perk wybiera i... Ciągle po 2? Coś tu jest chyba nie tak.
że nam tak dziwnie dropi. Trolling. Master of Trolling. Między brązowym a złotym jest wysrane gówno. Okej, okay, no to jeszcze... Jeszcze trzy skrzynie. Może tym razem dopiszę szczęście. Jedna wydropiła aura brązowa, reszta to były same grafity oraz żelaza. Ale na razie gówno dalej. Nie mówię, że źle, bo no, kontrakty, tak? Za chwilę zrobimy sobie z grafitu żelazne karty. Chyba trzy mi wyjdą. Tak, tam cztery. Potem wymienimy cztery... O, Fletcher był srebrny. Cztery ironowane, cztery żelazne karty. Zrobimy z niej jedną brązową do Fletchera. I mam nadzieję, że Fletcher dostanie jakiś fajny zestaw. Ziom. A może... No nie bardzo mi starczy. No w sumie jeszcze jakąś brązowiutką mógłbym zrobić w kartę. Takie mam wrażenie. Aha, no i jeszcze jedno, bo też miałem pytanie. Tu. Torrent, skąd ty masz tą kartę? Co to jest za karta w ogóle? To jest obsidianowy Sawbones. Obsidianowa karta to jest najwyższa jakość w tej grze. Tej jakości nie możecie kupić za prawdziwe pieniądze, ponieważ to jest, są specjalne karty, które są przyznawane w nadzwyczajnych sytuacjach. I akurat była jedna sytuacja, gdzie były stres testy Dirty Pomp i ja akurat się do tych testów załapałem, ponieważ zgłosiłem się do bety przez oficjalną stronę i akurat co czwartek losują 1000 osób, które dostają klucze. No i akurat na mnie wypadło i zagrałem kilka godzin w ów stres testach. I kiedy stres testy się zakończyły i w ogóle całkowicie zmienili mechanikę, ekonomię w grze i w ogóle karty, bo dawniej były karty inne. Nie było takich jakości, były bardziej jakieś takie karty Epic, Common, Rare, Very Rare, Legendary, czy tam coś takiego, czy tam Artifact była najwyższa. To teraz zmienili, żeby było bardziej przejrzyście i zrozumiale wytłumaczone to wszystko. Jak zmienili już te karty, to pomyśleli, ej kurde, zrobimy obsidianowe karty, one będą dla specjalne eventy, na przykład jakieś mega turnieje organizowane przez Nexon. Wtedy na zwycięzców będą czekały skrzynie obsidianowe, będą mogli się zachwalać przed wszystkimi. Ej, słuchajcie, ja mam obsidianowego tam kogoś, nie? I po udziale w stres testach właśnie dostałem jedną taką skrzynię i ją otworzyłem od razu pierwszego dnia i akurat wydropił mi Sawbones. Nie jest źle, ale mogłoby być lepiej. Generalnie obsidianowe karty to są podobno najlepsze sety, jakie mogą być. Czyli nie ma kilku Sawbonesów obsidianowych, jest tylko jeden. I on ma nazwę Beta Fighter. I te trzy perki są prawdopodobnie dla niego najlepsze według Splash Damage. I podobno sprzęt również został wybrany najlepszy, jaki może być. Ale szczerze powiedziawszy, można teoretycznie wydropić taką samą kartę Sawbonesową, na przykład złotą czy srebrną. Tylko że te wszystkie karty różnią się tylko i wyłącznie skinami na tych wyższych poziomach. Srebro, złoto i obsidian, one różnią się skinami i liczbą też kombinacji, że na złoto jest więcej tych lepszych kombinacji, a na obsidianie jest już podobno ta najlepsza kombinacja. I tyle. 20 skrzyni. 20 skrzyni już otworzyłem i jest co robić. Więc zaczynamy od kontraktów. Call me Fletcher. Okej. Okay. A zacznijmy od kogo? Od Fletchera. I tak to nie ma różnicy, i tak muszę zacząć od ironowatych. O kurde, ile kart, ludzie, autofill. Chyba mi braknie nawet tych mamony, żeby to wszystko porobić. Nie interesuje nas w sumie, co nam dropło, i tak zrobimy sobie kartę brązową. W przyszłości będę robił srebrną, o ile będę miał oczywiście jakieś nieużywane karty brązowe, na przykład Vasilia nie używam, to w sumie mógłbym ją wyrzucić. Tak samo aurę, zdecyduję się na jedną aurę. Czy ja mam chyba trzy aury brązowe w ogóle. Tu jest druga. I tu jest trzecia, no. Mam dwóch fragerów, ten ma krowę, ten mają czwórkę i właśnie chciałem krowę, więc to jest kolejna karta. Teoretycznie mam trzy brązowe karty, które mogę wyrzucić jeszcze w Vasilii. Może rzeczywiście zrobimy sobie Fletchera srebrnego. W sumie.
Najderkę mam, Bushwalkera mam srebrnego. Proxy chce mieć złotą. Złota Proxy ma zajebiste skiny. Więc muszę się zastanowić. A w sumie nie, to zostawię na Proxy. Chociaż też z drugiej strony też mam bardzo mało srebrnych kart. Dobra. Ogarnijmy ten. Kurde, ile kart tu się zaraz zrobi do kontraktów. Może rzeczywiście na starczy na jakąś złotą. Zobaczymy, jak się potoczy sytuacja dnia dzisiejszego. Ja tu się staram robić to tak szybko, jak tylko potrafię, ale menu w tej grze trochę laguje. Bawiłem się w konfigach w tej grze i teoretycznie powinno być szybciej, ale w sumie jest trochę szybciej, ale i tak czy siak nadal trochę laguje. Więc nie wiadomo przy czym. To jest menu zbudowane we Flashu, stworzone na Unreal Engine 3, więc wybaczamy. Call me Fletcher. Nie rozumiem tej frazy. To jest dla mnie jakieś dziwne. No, I'm Fletcher, call me Fletcher. No dobra, no. On jest egoistą, tak? Tak go wykreowano, no, ale bez jaj. Call me Fletcher. Dobra, kogoś innego. Może panią raperkę. Tak. Serious business, tak jest, więc bierzemy sobie teraz aurę. Oczywiście nie interesuje nas to, co nam wydropi z niej. O, jedynie mamy karty, by był jeszcze jeden kontrakt. Dobra, więc tak. Teraz robimy już poważne biznesy dla Fletchera. Bierzemy brązową. I tutaj teoretycznie wywalam wszystko. I mamy kartę brązową Fletchera. Z Blishlockiem. Dobra, zrobił. Oje, nie, to jeszcze jeden. Jeszcze jedną brązową. Nie wiem, czemu chcę shotguna mieć. Shotgun wydaje mi się na Fletcherze będzie zdecydowanie lepszy niż jakiś tam karabin. Ewentualnie SMG też mogę przyjąć. O! No i to już jest karta. Turrets, mine and other automatic defenses react. No akurat lock on jemu nie jest potrzebny. Tauf jest spoko. I double time też jest spoko. Ale to zróbmy jeszcze jedną i tamte wymienimy na srebrną. Tak, wymienimy na jakąś srebrną jakiejś innej postaci, której w ogóle... Którą... W sumie... Muszę się zastanowić jeszcze na kogo. Może na Proxy rzeczywiście. O, tym razem mamy Holunca. Ma zadaje więcej damage'a. Jest i Tolen jako SMG. Zajebista karta. Zmniejszony przeładowanie 20%. No dobra, i mamy nową kartę, którą chyba będę grał. Pokwitowane. Okej. Okay. I teraz srebrny kontrakt. Muszę się zastanowić. Czy srebrny kontrakt brać na Proxy, którą gram bardzo często? Czy srebrny kontrakt brać na... Nie, Naderkę już mam srebrną. Czy rzeczywiście Fletchera srebrnego? Ale w sumie dobra karta mi dropła brązowa. Nie potrzebuję od tego czarnucha więcej. Więc tak. Moją ulubienicę Proxy chyba wyposażymy w jakąś srebrną kartę. My name is Fletcher. Call me Fletcher. Ty coś powiedz. My name is Fletcher. Aha, zajebiście. Call me Fletcher. Ja chcę Proxy posłać. Prawdziwa Brytyjka. Okej, okay. Silver Proxy. Na pewno ta aura. Na pewno ten. No i teoretycznie to powinienem wywalić. Ale wyrzucę to. Okej. Okay. I będziemy mieli srebrną. Ja będę miał srebrną proxy. Ale już jestem zajarany. Wszystkie kredyty prawie wydałem. Flying Peak. Spoko. Remburg. Zajebiście. Jeden z lepszych shotgunów w tej grze. Double time. Mogę przeładowywać w trakcie biegu. No to na proxy to jest chyba najlepszy perk ever. No i ten looter jest spoko, że jak kogoś zabije,
to albo wypada mu ammo pack, albo med pack, w zależności od tego, jaka to była specjalizacja tego mojego przeciwnika, którego zabiłem. Także Proxy Turbo Close Assault, karta, którą będę się posługiwał teraz w tej grze. I to jest tyle ode mnie, jeżeli chodzi o trzeci opening. Mam nadzieję, że wam się podobało moje zarządzanie ekonomiczne w tej grze. Polecam oczywiście, możecie zgłosić się, możecie zagrać teoretycznie w Dirty Bomb. Nadal są klucze do dyspozycji na Alienware, Alien Arena. Tam jest giveaway, prawie 7000 kluczy jeszcze zostało, więc kto jest chętny testować Dirty Bomb przed premierą i już sobie nabijać karty i merki, do czego zachęcam, póki jeszcze jest taka ekonomia, jaka jest, bo może coś podrożeć na przykład, nikt tego nie wie, no to rzeczywiście zachęcam was do przetestowania gry, która jest bardzo szybka, dynamiczna, coś dla fanów Brinka, coś dla fanów Wolfenstein Enemy Territory, coś dla fanów nawet, mógłbym powiedzieć... Trochę naciąganie, ale mogę zarzucić Team Fortress 2 też, czy nawet Overwatch. Te gry dużo mają wspólnego z Dirty Bomb. Dobrze, to tyle ode mnie, takie wywody. Widzimy się na jakichś tam kolejnych materiałach, zobaczymy co będzie. Na ten czas mówię wam serdecznie cześć, trzymajcie się, widzimy się w kolejnych materiałach.